Witam Was w kolejnej prognozie burzowej. Sprawdzimy sobie, czy dzisiaj będą występowały burze, a będą występowały przede wszystkim w Polsce południowej. Już w godzinach porannych, w sumie w godzinach nocnych, mieliśmy burze na południowym zachodzie Polski, te burze przemieszczały się w kierunku wschodnim. Patrzmy sobie tu bardzo dobrze. Widać tą strefę zachmurzenia w aplikacji Windy. No, oczywiście muszę sobie zawsze przeklikać. Nie tam jakbym chciał. Szczególnie Legnica, Wrocław, Kępno, Kalisz, Łódź. Tam występowały burze. Te burze nie były silne, a chmury bardzo szybko się przemieszczały w kierunku wschodnim. Teraz nastąpiła w sumie dezintegracja już tych, tych burz, i mamy tylko strefę opadową na mapie obserwatorów burz, na mapie dynamicznej. Możemy zobaczyć mniej więcej jak to wygląda. Już w sumie zbyt ciekawie to nie wygląda, aczkolwiek jeszcze wcześniej w okolicach łodzi przede wszystkim mieliśmy bardzo ładnie jeszcze rozwiniętą chmurę arkus, ta chmura już nie zwiastowała bardzo silnych opadów bardzo silnych porywów wiatru ale mimo wszystko no, robiła wrażenie, zerknijcie sobie, województwo łódzkie chmura szelfowa na czele klasra burzowego, ona miała w swoim najlepszym momencie życia kilka warstw więc naprawdę wyglądała ładnie a my wracamy do prognozy zobaczymy co się będzie działo w dniu dzisiejszym Partnerami naszego kanału jest aplikacja Monitor Bush, którą możecie pobrać na swój telefon oraz sieć obserwatorów Bush. Zapraszamy na ich strony internetowe. Możecie wesprzeć nasz kanał subskrybując go i klikając w dzwoneczek, aby być na bieżąco. Jesteśmy również na Patronite. Za całe wsparcie serdecznie dziękujemy. No i tak. Tak jak widzimy na mapie dynamicznej opady deszczu występują w Polsce Południowej, przede wszystkim w województwie świętokrzyskim, w tym momencie na południu województwa mazowieckiego i kierują się w stronę województwa lubelskiego. Za tą strefą na tym zafalowaniu frontu atmosferycznego mamy jeszcze komórki konwekcyjne, które w tym momencie nie wydają wyładowań burze, które w nocy, w drugiej części nocy nad ranem miały miejsce przede wszystkim skupiły się w okolicach Wrocławia, w ogólnie, ogólnie w województwie dolnośląskim w części północnej województwa opolskiego, w województwie łuski, łódzkim i w województwie świętokrzyskim zakończyły swój żywot jako burze. Następnie nadal mamy jeszcze e, te zachmurzenie, ale już bez wyładowań atmosferycznych. W tym momencie mamy najwięcej zachmurzenia właśnie w tej strefie, która przemieszcza się w kierunku wschodnim, czyli te województwa, które wymieniłem oraz północny wschód Polski. Tam też występowała lokalnie mgła. Teraz mamy zachmurzenie piętra niskiego i piętra średniego, więc słońca nie ma, natomiast na pozostałym obszarze więcej słońca szczególnie na południowym wschodzie, tam najcieplej oraz e, okolice Wodysławowa Gdańska, Sztumu, Grudziądza Bydgoszcza, Mogilna, Rypina, Płocka czyli ta środkowa część Polski, ale my tutaj rozpo, o rozpogodzeniach nie będziemy bardziej mówić, tylko będziemy bardziej mówić o burzach, a te burze będą występowały dziś w Polsce południowej a jest to związane z frontem atmosferycznym, który, który nadal będzie wypierał to ciepłe powietrze z nadpołudnia Polski. Ten front atmosferyczny będzie dziś właśnie przemieszczał się w kierunku województw południowo-wschodnich, opuszczając nasz kraj. Więc dzisiaj, jeszcze na południowym wschodzie, gorąco, parno i burzowo, tam burze możliwe są w godzinach południowych szczególnie popołudniowych, wieczornych oraz burze na tym zafalowaniu i na tym froncie atmosferycznym zerknijmy sobie jak to wygląda, powiem Wam tak Swiss HD znów dzisiaj zbytnio się nie sprawdził, zdecydowanie lepiej tutaj wygląda prognoza przez, podawana nam chociażby, chociażby przez model UM i zobaczmy jak to będzie wyglądało w kolejnych godzinach wypieranie tej masy powietrza z nadpolski trwa, tej masy powietrza, która jest zdecydowanie bardziej chwiejna i, i tutaj przyczynia się do powstawania burz. Zobaczcie, że ten front atmosferyczny, który nad Polską był typowym bieda frontem, dziś pokaże większy pazur już poza naszymi wschodnimi granicami kraju. Tam będą występowały komórki konwekcyjne i burze na tym froncie atmosferycznym. Dziś przede wszystkim burze są możliwe w górach, na krańcach południowych i na w południowym wschodzie Polski, aczkolwiek tutaj szanse na to z każdą godziną będą maleć, a z racji tego że dziś powstało zafalowanie na froncie atmosferycznym i ta strefa burzowa przemieszczała się przez Polskę e, bardziej tak południową to mamy tam większe zachmurzenie i w cudzysłowie wypaloną energię potencjalną, więc szanse na te burze dzisiaj będą mniejsze, ale one nie są jak najbardziej wykluczone. Tak to wygląda z naszej strony, natomiast zerknijmy sobie na prognozy burzowe IMGW. No i tutaj mamy dwa obszary. Obszar pierwszy, kolor żółty i to jest właśnie to południe Polski. Obszar drugi, ten, ten, ten te kółko, to jest właśnie to, co dzisiaj przeszło. To było ostrzeżenie, prognoza tego, co dzisiaj przeszło, właśnie tego tego zafalowania, które już jest za nami, więc nie będę tego ujmował. Burze w obszarze pierwszym uaktywnią się około południa utrzymają się w rejonach podgórskich jeszcze w pierwszej połowie nocy. Towarzyszyć im będą opady deszczu w sumie 15 do 25 mm, porywy wiatru do 75 km na godzinę. Lokalnie opady gradu. W nocy natomiast już burze w pierwszej części nocy, możliwe jeszcze na krańcach południowych, jednak te burze będą już zanikać i zanim zanikną mogą dać opady deszczu rzędu 15-20 mm, porywy wiatru do 70 km na godzinę i lokalny grad. W sieci obserwatorów burz wydała również prognozę burzową, niewielkie zagrożenie burzowe dla Polski południowej, marginalne dla terenu okalającego I jak czytamy, Pozytywnie wpływać będzie orografia terenu na tworzące się burze. Burze będą na ogół przyjmować postaci zalowanych komórek burzowych. Nie można jednak wykluczyć kilku superkomórek niosących nawalne opady i silny wiatr z gradem. W tym przypadku sumy opadowe mogą być znaczne. Polscy łowcy burz również wydali bardzo podobną prognozę, więc Polska południowa z możliwością burz o prawdopodobieństwie większym niż 50%, ten teren okalający to większym niż 15%. Procent. I tutaj bardzo podobnie jak w poprzednich prognozach. Na południe od linii Wrocław-Rzeszów możliwe są wyższe sumy opadowe do 25 mm, na północ do 15 mm, i to jest największe zagrożenie z tych burz, które tam będą powstawać. Dodatkowo pojawi się wiatr w porywach do około 60 bądź 70 km na godzinę. Są niewykluczone opady drobnego gradu, maksymalnie do 2 cm. Burze początkowo będą przemieszczać się na wschód, z kolei wieczorem ich kierunek zmieni się na wschód, południ wschodni, południowo-wschodni. Z racji tego, że to te wypieranie będzie tutaj nam przy, coraz bardziej przybierać na sile, więc będziemy mieli właśnie tą sytuację z tym związaną. No i na koniec jeszcze mamy tutaj prognozę o testofeksu, ponieważ została wydana, jedynka została wydana dla Polski Południowej, tam też w Polsce Południowo-Zachodniej i krańcach południowo-wschodnich największa szansa na burze, które lokalnie mogą być silne, szczególnie w tych, na tych terenach podgórskich i na pograniczu polsko-czeskim i przede wszystkim polsko Słowackim. Zatem tak wygląda prognoza w dniu dzisiejszym, a ja ze swojej strony oczywiście, tak jak standardowo polecam aplikację Monitor Burz, która nam pomaga w byciu w terenie podczas takiej burzowej pogody, szczególnie w górach, kiedy nadal mamy turystykę górską dość do, dynamicznie działającą, bo jeszcze są te wakacje, więc osoby, które tam są na co dzień, bądź często bywają w górach, wiedzą jak pogoda szybko się może zmienić, natomiast osoby, które bywają pierwszy, drugi raz mogą o tym do końca nie wiedzieć, a pogoda może zmienić się z minuty na minutę i warto mieć taką aplikację, dzięki której będziemy ostrzeżeni przed tymi burzami odpowiednio wcześnie i znajdziemy odpowiednie schronienie. Dzięki Wam wszystkim, widzimy się w kolejnym materiale, ja pozdrawiam, cześć.